razem z Jezusem w tym pięknym maryjnym miesiącu. Maju jest właśnie z nami Maryja. W tym pięknym miesiącu pełnym komunii świętych. Pomódl się, Miriam. Ze świętym Piotrem chcemy powiedzieć: Panie, Ty wiesz, że Cię kochamy. Kochamy Cię, ale pomódl się, Maryjo, abyśmy kochali Jezusa tak jak Ty. Pomódl się, Miriam. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.
Antyfona na wejście. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Jest z nami ksiądz Paweł, który modli się w intencji Panu Bogu Wiadomej. Ja modlę się w intencji dziękczynnej za uzdrowienie Teresy i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Pana Boga i opiekę Maryi. Dzisiaj już przeżywamy kolejną, trzecią niedzielę wielkanocną, paschalną, radując się zmartwychwstaniem naszego Pana. Dzisiaj również jest, tak jak wspomniałem już na adoracji, 11. niedziela biblijna, rozpoczynająca cały tydzień biblijny i również w wymiarze państwowym jest dzień, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, także również władze państwowe też uznały, że ważne jest to, żeby nasz naród znał Słowo Boże, tą księgę naszego Pana, księgę życia, księgę zbawienia, księgę, w której widzimy niezwykłe działanie Pana Boga w życiu, w sercach wielu ludzi. Również dzisiaj jest z nami Gabrysia ze swoimi rodzicami, Asią, Zygmuntem. Gabrysia rok temu przyjęła pierwszą komunię świętą. To miało miejsce na Przeprośnej Górce w Sanktuarium Świętego Ojca Pio, niedaleko Częstochowy. A dzisiaj właśnie obchodzi rocznicę tego pięknego wydarzenia. Dlatego jest tak też pięknie ubrana i chce też Panu Bogu podziękować w szczególny sposób za to, że już od roku czasu może go przyjmować i pragnie dzisiaj przyjąć go również z sercem czystym, z wielką miłością. Dlatego modlmy się również za Gabrysię i za wszystkie dzieci, które też w tym roku przyjęły albo będą przyjmować pierwszą komunię świętą, albo mają też rocznicę pierwszej komunii. W ramach aktu pokuty będzie obrzęd poświęcenia wody i pokropienia nas tą wodą na pamiątkę Chrztu Świętego. Dlatego na początku jeszcze wyraźmy nasz żal w sercach, skruchę za nasze różne grzechy, słabości. Prośmy, żeby Pan okazał nam swoją miłość i miłosierdzie. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. I pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wody jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi
w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Śmierć Jezu i prowadź do Ojca. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie, jego miłosierdzia. Na ten obrzęd zostaliśmy obmyci i uświęceni i usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Alleluja. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaśpiewamy teraz uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria. Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, skrajny umarłych, wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący
Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i istot żyjących, i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysiące, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery istoty żyjące mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra włóczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedzieli mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Duchu światłości serc naszych, od Jezusa Zmartwychwstałego przyjdź i oświecaj nas, abyśmy oświeceni Twoim światłem rozumieli wszystkie słowa, czyny, gesty naszego Pana, szczególnie po Jego zmartwychwstaniu, abyśmy stali się ludźmi wiary, ludźmi słowa, ludźmi zmartwychwstania. Przyjdź, Duchu Święty, przez Maryję, Matkę Zmartwychwstałego Jezusa. Maria, 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 Seno Edul, Santa Maria, Sinifala Mechadia, Gesuna Bechadia.
dzisiejszą Ewangelię można podsumować czy podzielić na trzy części. Pierwsza część to dwa połowy, druga śniadanie i trzecia dialog, dialog miłości. Pan Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom, było ich siedmiu, nie było ich nawet dwunastu, tylko siedmiu, kiedy łowili ryby albo próbowali łowić ryby na jeziorze Tyberiackim. Wcześniej ukazał się Pan zaraz po zmartwychwstaniu wieczorem, pierwszy raz, kiedy nie było Tomasza, później kiedy był Tomasz, który dotykał ran Pana Jezusa, nawet włożył swoją rękę w ranę serca Pana. A teraz apostołowie spędzają noc na łowieniu ryb, ale im już to po prostu nie wychodzi. Byli przecież świetnymi rybakami, ale teraz była całkowita klapa. Nawet jednej rybki nie złowili. Byli więc rozgoryczeni, zniechęceni, zmęczeni. Możemy się dziwić, ale przecież widzieli Pana już dwa razy. Ale jednak ten smutek był większy, który był w ich sercach. Dlatego, że zawiedli Pana, że Go opuścili, zdradzili w różny sposób. Największy ból i smutek miał Piotr. Próbował więc razem ze swoimi przyjaciółmi, uczniami Pana łowić ryby, bo to był jego zawód przed poznaniem Pana. Ale tak jak wspomniałem, to już było nie to. On nie był powołany do łowienia ryb. On był powołany do łowienia ludzi. Więc Pan pozwolił na ten czas takiego smutku, zniechęcenia, rozgoryczenia. I wtedy, kiedy wydaje się, że jest przegrana, nad ranem przychodzi Pan, bo z jednej strony była przegrana, była klęska. Jeżeli człowiek próbuje swoje życie przeżywać po swojemu, dla siebie, według swoich pragnień, to będzie wcześniej czy później klęska, dramat, tragedia dla niego i dla innych ludzi. Więc wtedy przychodzi Pan, kiedy nic się nie udało, kiedy On może działać. Bo my ludzie mamy w sobie właśnie takie takie myślenie, taką postawę, przekory. My sobie poradzimy, dam sobie radę. Często tak mówimy, nie potrzebuję drugiej osoby, nie potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł, bo sam sobie dam radę. Ja wiem, co mam robić. I podobnie jest tutaj. Właśnie Pan Jezus pozwala, żeby uczniowie się w pewnym sensie wyczerpali. I wtedy właśnie przychodzi, żeby działać. Więc kiedy doświadczasz takiej sytuacji podobnej do świętego Piotra i apostołów, takiej, że czujesz się wyczerpany w życiu, osłabiony, zniechęcony, rozgoryczony, pusty, poraniony, połamany, już nie masz siły do życia, do niczego, uważasz, że wszystko to już klapa, że cokolwiek się zabierzesz, to po prostu klapa. Nic się nie wychodzi, ani praca, ani rodzina, ani małżeństwo. Nie potrafisz może nawet się modlić, nie potrafisz przeżywać mszy świętej, nie potrafisz przede wszystkim kochać. To wtedy przychodzi Pan. Przychodzi Pan, bo wie, że wtedy On może działać właśnie, że wtedy On jako Bóg może uczynić coś, co ja już nie jestem w stanie czynić, bo ja nie jestem Bogiem. Więc Pan staje na brzegu, wtedy się pojawia. To spotkanie apostołów nad brzegiem jeziora Tyberiackiego rzeczywiście jest takie tajemnicze, takie mistyczne. Takie też piękne. Bo nasz Bóg, nasz Pan to też jest taki boski artysta. Więc Pan Jezus woła do swoich uczniów, którzy
jeszcze nie byli przy brzegu, jeszcze byli na jeziorze, może próbowali jeszcze spróbować raz rzucić sieć. I wtedy pyta się, czy macie coś do jedzenia. I mówi takie słowa, nie mówi moi uczniowie czy bracia, tylko mówi dzieci. Czy macie coś do jedzenia? I krótka odpowiedź, nie. Więc są zmęczeni, utrudzeni, niewyspani i bardzo głodni. Nie mają nic do jedzenia. Apostołowie to rzeczywiście byli ludzie ubodzy, kiedy byli z Jezusem. Pokorni i prości. I widzimy, że właśnie głodowali. Mieli głód. I też wtedy, kiedy pojawia się głód taki duchowy, życiowy, to również wtedy pojawia się Pan. Czy kiedy nam nic nie wychodzi, kiedy jest nasze życie takie właśnie nieudane, kiedy mam głód innego życia, lepszego, głębszego, piękniejszego, życia, które jest od Boga, życia z Bogiem. Ale się wydaje, że Bóg opuścił, że zostawił, że Bóg nie reaguje na moje pragnienia, na mój głód, na moje cierpienie, że mnie opuścił, że jestem sam. Ale to nieprawda. Więc Pan Jezus tutaj zachowuje się jak rodzic, jak matka, która przygotowuje swoim dzieciom śniadanie. One są głodne, a matka chce nakarmić swoje dzieci. Więc tutaj Pan Jezus zachowuje się tak, jak najczulsza matka. Wcześniej w tych różnych fragmentach, szczególnie przed właśnie zmartwychwstaniem, przed męką Pana, to Pan Jezus nie używał takich słów. Był też troskliwy, troszczył się o ludzi, kiedy też nie mieli co jeść. Ale widzimy, że tutaj jeszcze bardziej Chrystus zmartwychwstały okazuje swoją czułość. Jeszcze bardziej pokazuje, jak bardzo ich kocha, jak bardzo dba ich o nich, jak bardzo są dla Niego ważni. Ja bardzo chcę, żeby pragnęli Go chleb z nieba, chleb życia, chleb miłości. Więc trzeba, żebyśmy zapytali się, czego ja pragnę w życiu? Co jest moim głodem? Czy ja pragnę Boga, Jego miłości i życia wiecznego? Czy pragnę innych rzeczy albo innych osób? Co jest moim teraz pragnieniem? Dobrze jest szczerze sobie przed Panem Jezusem odpowiedzieć. Nawet jeżeli to właśnie nie będzie On, tylko będzie coś czy ktoś inny. Powiedzieć, Panie, rzeczywiście, ja pragnę tylu rzeczy, tylu spraw, albo pragnę być z osobą czy z osobami, a nie pragnę Ciebie. Pragnę pieniędzy, pragnę kariery, władzy, ale nie pragnę Ciebie. Może trzeba też o tym powiedzieć tak. Panu, ale od dzisiaj pomóż mi to zmienić. Tylko może zaspokoić głód mojego życia, mojego serca, mojej duszy, mojego istnienia. Więc Pan wiedział, że nic nie mają. I przecież Pan, kiedy mówi do ludzi, przecież On wszystko wie. Ale chce prowadzić z nami dialog. Chce, żebyśmy mówili Mu o tym, co przeżywamy, co czujemy, co nas boli, na co cierpimy, chorujemy, jakie mamy rany, jakie braki, ale też o naszych radościach, bo my się skupiamy tylko na tym, co negatywne w naszym życiu, ale o wszystkim, co mnie dobrego spotkało, co mi się udało zrobić. Żeby dzielić się nawet właśnie tymi sukcesami, które osiągnęłam. On chce, żeby o tym mówić, On wie, ale my się nie musimy, nie musimy Bogu tłumaczyć, Panie, Ty wiesz, no to po co mam Ci mówić? On właśnie chce, żebyśmy Mu to mówili. To jest Jego wolą, więc mówmy Mu o tym. Więc Pan mówi, moje kochane dzieci, tak dodaję tutaj od siebie, tak może wyczytać, czy tak może tak skomentować te słowa potem, zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Czyli łowiliście po lewej, a trzeba po prawej. Tam jest dużo ryb. Moje dzieci, będzie obfity połów. I posłuchali Jezusa. Kiedy to zrobili, to uczynili
ten połów ryb przerósł ich jakiekolwiek oczekiwania. I możemy sądzić, że ten połów, który był, kiedy Pan Jezus powoływał swoich uczniów, też był opity połów. Wtedy Piotr do Pana Jezusa, kiedy tyle ryb było, złowili i prawie łodzie się zanurzały, przygnął do kolan Pana. Panie, jestem człowiek grzeszny, odejdź ode mnie, zostaw mnie. Nie zasługuję, żebyś był przy mnie, żebyś był w mojej łodzi. I Pan powiedział, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Więc ja nie patrzę na Twoją grzeszność, patrzę na Twoje serce, a wiem, że Twoje serce mnie pragnie i szuka i kocha. Mimo, że dopiero to był dopiero początek relacji Piotra z Panem Jezusem, ale Bóg zawsze nas kochał, zawsze kochał Piotra. Nawet zanim go stworzył, już pragnął, aby Piotr istniał, żył, aby Piotr za nim poszedł. I do tego nawiązuje to wydarzenie po zmartwychwstaniu. Wtedy był opity połów, ale teraz był jeszcze większy. Jeszcze więcej ryb i same wielkie ryby. Chyba największe ryby, jakie były w tym jeziorze, zostały tego dnia wyłowione. To były naprawdę, chyba wieloryby właściwie były. Nie ryby, tylko wieloryby. Więc sukces. Czyli właśnie połów życia, a może nawet stulecia. Rzeczywiście też taki cud. Ale Pan Jezus pokazał Piotrowi, pozostałym, że jeśli słuchają Go, jeżeli idą za Jego natchnieniem, są posłuszni Jemu, to jest obfitość. To tak naprawdę niczego nie brakuje. Na pewno uczniowie podzielili się tymi rybami. Możemy sądzić, że porozdawali te ryby ubogim, pozostałym apostołom, bo przecież dziwno byłoby, żeby jedli śniadanie ze 153 ryb, 7 apostołów razem z Panem Jezusem. Chociaż z drugiej strony byli bardzo głodni. Na pewno więc jednak podzielili się tym darem miłosierdzia, który otrzymali, bo to przecież zasługa Pana Jezusa, nie ich. Oni tylko posłuchali Pana Jezusa, rzucili sieci, wyłowili i policzyli na końcu jeszcze. I nic więcej. Cała zasługa jest Panu Jezusie. Cała chwała Jemu się należy. O tym mówi też drugie czytanie Apokalipsy. Błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. To są słowa, które powtarzają wszyscy ludzie w niebie, aniołowie. Bo Jemu należy się chwała. Więc Piotr i apostołowie zrozumieli, że to jest Pan. Skoro jest taki opity połów, to Pan Jezus im pokazał, że to jest On. Mimo, że jeszcze by daleko byli właśnie od brzegu, więc widzieli tylko zarys postaci Pana Jezusa, Jego głos słyszeli, ale nie widzieli Go dokładnie, Jego twarzy. Ale Jan już wyczuł, powiedział właśnie do Piotra, że to jest Pan, to jest On, to jest Ten, którego miłujemy, za którym poszliśmy, Ten, który zmartwychwstał, Ten, który nam się już ukazał, to jest On. On chce, żebyśmy przypłynęli do brzegu i zjedli z Nim posiłek, śniadanie. Kiedy więc apostołowie przypływają, dopływają do brzegu, wszystko jest przygotowane, jest ognisko, jest ryba, jest chleb. Pan jeszcze mówi, przynieście jeszcze ryb, które złowiliście. Możemy powiedzieć, ale skąd ta ryba? To Pan jest jeszcze łowił po zmartwychwstaniu ryby? To jest też jakiś niezwykły znak. Chleb. Przecież Pan Jezus piekł chleb? To jest tajemnica serca Pana Jezusa. Ale na pewno ryb i chleb to też właśnie oznaka miłości Chrystusa do swoich dzieci, swoich uczniów. Wszystko jest przygotowane. Ognisko, czyli ciepło, czyli miłość właśnie. Ognisko miłości. Przy ognisku jest dobrze, kiedy człowiek jest ziębnięty, zmarznięty, głodny. Grzeje się, widzi światło, widzi więcej. Ryba i chleb, Pan Jezus przed zmartwychwstaniem właśnie nieraz takie cuda czynił, rozmnażał chleb, ryby. Wystarczyło dla wszystkich. Więc to jest symbol. Ryba, znak chrześcijaństwa. Pan Jezus też mówił o sobie,
że jest jak Jonasz, a wiemy, że Jonasz w Starym Testamencie był, kiedy uciekał przed Bogiem, przed Jego wolą, był połknięty przez wielką rybę, ale nie zjedzony. Potem wypluty po 3 dniach. Ziemia, w której był ukryty Chrystus, jak ryba, która chowała Jonasza w sobie. Więc ryba to znak chrześcijaństwa. To znak zmartwychwstania. To znak tego, że Chrystus żyje, że On nas może nakarmić i da nam, naszym duszom, wszystko, co potrzebujemy i pragniemy, teraz i na wieczność. Więc chrześcijanin to nie jest człowiek, który głoduje, tylko człowiek, który jest nasycony, napełniony. Chociaż oczywiście nie chodzi o te sprawy zewnętrzne, bo chodzi o wymiar duchowy, ale też Pan Bóg troszczy się o swoich umiłowanych również pod tym względem. Powiedział do świętej Faustyny, że troszczy się o każdy szczegół jej życia, o każdą chwilę jej życia. I ona często była zaskoczona, że ona myślała o pewnych sprawach, czy troszczyła się o pewne rzeczy, a to wszystko Bóg już przewidział i mówiła: Panie, a skąd ty o tym wiesz? Tak, ja trochę jak małe dziecko, bo troszczę się o ciebie zazdrośnie, jak matka o dziecko właśnie, o córkę. Jeżeli więc troszczę się o sprawy Pana, o Niego samego, to Bóg troszczyć się będzie o ciebie, o twoje sprawy, o twoją rodzinę. Wczoraj było takie świadectwo naszej siostry ze wspólnoty, która miała 2 razy zatrzymanie akcji serca, a druga siostra, która ze wspólnoty jechała z nią, a jechali w nocy właśnie z pustelni daleko, daleka podróż, i ona zauważyła, że w pewnym momencie właśnie ta siostra, która kierowała, że jest coś nie tak z nią, że być może jest właśnie zatrzymanie akcji serca, i ona już widać, że jakby straciła przytomność i powoli zmniejszyła prędkość, zatrzymała się. To było niewiarygodne, jak ktoś, kto ma zawał, zatrzymanie akcji serca, coś takiego robi. I ona w tym czasie mówiła, że miała taką wizję, widziała Maryję, która posyła aniołów, aby pomogli bezpiecznie zatrzymać się. Potem była szybka akcja ratunkowa, przyjechała karetka i lekarze, którzy badali naszą siostrę, mówili, że to, że ona żyje, że 2 razy zatrzymało się jej serce, że ona jest normalnie, funkcjonuje, że nie jest roślinką, że nie ma jakiegoś paraliżu, to oni tego nie rozumieją. To jest jakiś cud. A ona właśnie, ta siostra obok, miała taką wizję, prawdziwą wizję. Na pewno aniołowie pomogli jej zatrzymać się i właśnie uratować ją. To są takie niezwykłe rzeczy. Ktoś może powiedzieć, że to wymyślone. Nie, to jest prawdziwe, bo widząc tą siostrę i to, co właśnie ona przeżyła, no to nie jest wymysł, to jest prawdziwe. A ona też bardzo, razem się modliły dużo i do Maryi, i do Matki Bożej, i do aniołów. Więc ten wymiar duchowy jest obecny w naszym życiu. Także Maryja, aniołowie w imieniu Pana pomagają nam, troszczą się o nas. Ale przede wszystkim, jak wielka jest miłość samego Boga, samego Jezusa, naszego Pana. I potem właśnie po tym wielkim połowie, po śniadaniu, po tym jak się posilili, Pan ich wzmocnił, na pewno z nimi rozmawiał. Nie wiemy wszystkiego, co tam się wtedy działo przy śniadaniu, a jeszcze jest mowa o tym, że Piotr wcześniej dopłynął do brzegu. Prawdopodobnie też jeszcze z Panem Jezusem rozmawiał sam na sam. O tym mówi między innymi żywot Pana Jezusa, napisany przez błogosławioną Katarzynę Emerich, która miała wizję Pana Jezusa, całego życia Pana Jezusa, apostołów, Maryi, Matki Bożej. Więc to są sekrety Pana Jezusa, Piotra. W każdym razie potem był dialekt miłości, który miał być dla wszystkich apostołów. Mieli być świadkami tego. I ten dialog miał być przekazany nam wszystkim. Taka była wola Jezusa, żebyśmy o tym dzisiaj mówili, słyszeli, rozmawiali o tym. Wiemy, że
Pan Jezus, kiedy pytał się przed zmartwychwstaniem, jeszcze przed męką, za kogo go uważają, to powiedzieli apostołowie, za Jana Chrzciciela, za Jeremiasza, za Eliasza, za jeszcze innego z proroków, czyli kogoś, kto jest tak bardzo podobny do nich. A powiedział Pan, a wy za kogo mnie uważacie? I powiedział Piotr w imieniu wszystkich, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To było pierwsze pełne wyznanie, choć krótkie, ale pełne wyznanie wiary. Wiara Piotra, wiara apostołów. I potem Pan powiedział właśnie, że zbuduje na tobie Kościół. Że będziesz mocny. Będziesz mocny we mnie. Ale zaraz Piotr ulega słabości. Panie, kiedy Pan Jezus mówi o swojej męce, o cierpieniu, o zmartwychwstaniu, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. I tutaj upada Piotr. Nagle wiara Piotra, czyli taki triumf, taka siła Piotra duchowa, która jest darem też Ojca, bo Pan powiedział mu, że wyznał tą wiarę dzięki Ojcu Niebieskiemu, a tutaj nagle to, co ludzkie, zaczął tonąć duchowo. Nie chcę cierpieć, Panie, nie chcę, żebyś Ty też cierpiał, bo jak Ty będziesz cierpiał, to ja będę cierpiał. Więc Piotr nie myślał tak naprawdę o Panie Jezusie, tylko o sobie. I potem w czasie męki Pana widzimy, jak to wyszło bardzo właśnie. Pan Jezus widział tą słabość. Widział, że ona się znowu ujawni w czasie męki. Jeszcze mocniej. Tutaj w Wieczerniku mówi, jestem gotów na więzienie, na śmierć, a tutaj zaraz jeszcze tej samej nocy kilka razy się wyparł. I naprawdę to były ciężkie grzechy, apostazji. Jedne z najgorszych grzechów, które człowiek, który jest chrześcijaninem, może popełnić, to jest również grzech apostazji, czyli wyprzeć się wiary, wyprzeć się Chrystusa. Więc Piotr wyparł się 3 razy, apostazja 3-krotna. Przez to wyrzeczenie się Chrystusa, zaparcie się, stał się gorszym niż poganin. Więc popełnił ciężkie grzechy. Nawet nie raz, tylko 3 razy. I Pan Jezus chciał przebaczyć mu te grzechy i go uzdrowić, bo grzechy, tak jak naucza nas Kościół, grzechy zawsze ranią człowieka, który ten grzech popełnia, no i te grzechy wpływają na innych też. Grzechy mają charakter społeczny. Jeżeli ja popełniam grzech, na przykład w ukryciu, to ranię siebie, ale to rani też mój Kościół. To rani Chrystusa. Więc Pan prowadzi tak, można powiedzieć, taki obrzęd pokutny, a jednocześnie obrzęd właśnie miłości, miłosierdzia, przebaczenia, dialog. Pyta się Piotra o miłość. 3 razy pyta się Piotr, 3 razy się wyparł Pana. Nie pyta się nawet o wiarę, albo nie mówi, Piotrze, jak Ty mnie zawiodłeś, jak mogłeś coś takiego zrobić? Ty mówiłeś, że pójdziesz nawet na śmierć dla mnie, a co zrobiłeś? Więc odrzucam Cię z grona apostołów. Wybiorę kogoś innego na Ciebie, kogoś, kto jest bardziej pokorny i wierny. Najlepiej Jan, on zastąpi Ciebie, a Ty odejdź ode mnie. Nie ma takich słów. Nie ma potępienia. Nie ma wyrzutów. Pan Jezus nie upokarza Piotra, ale chce mu przebaczyć grzechy, uwolnić go od tego zła, które popełnił i uleczyć rany, które ma. Bo te zaparcie się Pana Jezusa zadały rany Piotrowi i rany też pierwszej wspólnocie, bo apostołowie to była pierwsza wspólnota przecież chrześcijan. Piotr pierwszy upadł, ale potem także inni zwątpili i upadli. Więc pytając się Piotra o miłość, tak naprawdę też pyta pozostałych, chociaż jego przede wszystkim. I Piotr odpowiada pokornie. On już wie, że jest słaby i to bardzo słaby. Że bez Chrystusa to znowu się zaprze, to znowu zrobi coś głupiego, szalonego, znowu odejdzie od Chrystusa. On wie, że Jezus tylko może go uratować. On wie, że bez Jezusa nie może żyć, nie chce żyć, nie potrafi nawet łowić już. Nic mu nie wychodzi bez Jezusa. Ale kocha Jezusa. I tutaj tego aż tak w języku polskim, aż tak bardzo tego nie, może nie widać, ale w języku greckim
którym Pismo Święte, znaczy Ewangelia Świętego Jana została napisana, jest tam rozróżnienie. Pan pyta o miłość w wymiarze agape, czyli taka miłość ofiarna, taka miłość, jaką kocha Jezus. Czy, Piotrze, czy ty mnie kochasz tak samo, jak ja cię kocham? Czyli taką miłością, która jest gotowa umrzeć, a ja umarłem za ciebie. Taką miłością ofiarną. Czy ty mnie kochasz? Czy jesteś gotów umrzeć za mnie? I Piotr mówi, używając takie słowo, filoe, czyli miłość przyjaźni, nie miłość ofiarna. Niższa miłość, mniejsza. Czyli Panie, ja nie kocham ciebie tak, jak ty mnie kochasz, bo ty jesteś moim Bogiem i Panem. I ty umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Ale ja nie jestem kochać ciebie taką miłością. Ja kocham cię miłością przyjaźni. Jesteś moim przyjacielem i Panem i wszystkim. Wybacz, że tylko tak cię kocham. Takie wzruszające. Dla nas to jest takie może powierzchowne i takie trzy pytania, trzy odpowiedzi. Kochasz, nie kocham? Kochasz właśnie, czy kocham, tak. Ale tutaj widzimy, że to było ten dialog, ta rozmowa była pełna emocji. Piotr cierpiał. Piotr, bolało go to, że tak zranił Pana. A Pan, jaką okazuje czułość. I drugi raz, i trzeci. I za trzecim razem wiemy, że Piotr się zasmucił. Bo ile jeszcze razy można pytać o miłość? No tak jakby twoja żona cię pytała, czy kochasz mnie, no i raz, drugi, trzeci, no to byś się zdenerwował w końcu. To byś powiedział, no to ileż można? No powiedziałem raz i wystarczy i tego nie zmieniam. No jak zmienię, to powiem ci. I czasami tak właśnie kobiety, no właśnie tak u kobiet tak się zdarza, nie dowierzają swoim mężom, swoim chłopom, no i tak czasami ich tak męczą. I tutaj Pan Jezus właśnie tak się zachowuje jak matka, która zwraca się do swojego syna umiłowanego. Czy kochasz mnie? Czy mnie miłujesz? Więc wiemy właśnie, że Piotr tak odpowiada. Mówi, że kocha, ale taką małą miłością, że jako człowiek nie jest w stanie kochać bardziej. Ale że mówi to z taką nadzieją, że dzięki Tobie, Panie, będę w stanie Cię kochać taką miłością, odpowiedzieć taką miłością ofiarną, że naprawdę wtedy, jeżeli będziesz chciał, to umrę dla Ciebie. I Pan obiecał, paść owce, baranki moje, czyli paść lud Boży, paść tych wszystkich, którzy będą wierzyć we mnie. Opiekuj się nimi i troszcz. Tak jak ja troszczę się o Ciebie i apostołów, tak Ty kochaj tych, których Ci dałem i których Ci dam. Kochaj przede wszystkim Twoich braci, apostołów moich i troszcz się o innych. Kochaj, broń, strzeż, przebaczaj, bo ja Ci przebaczyłem. Okaż miłosierdzie, walcz o nich, walcz do końca. A jak trzeba, to nawet zrób dla nich śniadanie. Bo jak się kogoś kocha, no to nie tylko się mówi kocham Cię, ale właśnie robi się śniadanie. Takie zwykłe, prozaiczne rzeczy. Na tym polega też miłość. I ostatnie słowa Pana Jezusa mówiące o tym, że kiedy byłeś młody, sam się opasywałeś, robiłeś co chciałeś, chodziłeś gdzie chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny ci opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Jest napisane, powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedział później, pójdź za mną. Czyli właśnie tak jak wspomniałem, Pan Jezus chce, żebyśmy miłowali Go taką miłością, jaką On nas kocha, miłością ofiarną, miłością do końca. Nie chce, żebyśmy się zatrzymywali. Nie chce, żebyśmy mówili, to co robię dla Ciebie, Panie, to niech Ci wystarczy, ciesz się tym, a zobacz, ile ludzi nie wierzy w Ciebie, bluźni, przeklina, żyje w różnych grzechach, a ja zobacz, co robię dla Ciebie. I bądź z tego zadowolony. Nie, tylko trzeba mówić, Panie, chcę więcej, bo Ty chcesz więcej ode mnie. Chcę Cię miłować tą miłością, którą umiłowałeś Piotra, apostołów i mnie. I wiem, że dzięki Tobie będzie to możliwe. Więc tutaj przez te słowa Pan powiedział, wyciągniesz ręce, inny Cię opasze. Czyli inny to Bóg, to Jezus. Zestarzejesz się. Piotr się zestarzał. Rzeczywiście umarł jako starszy już człowiek. Rzeczywiście był związany i
ukrzyżowany, upodobniony do Jezusa, swojego Pana. Rzeczywiście umiłował Chrystusa taką samą miłością. Stał się podobny do Jezusa. Pójdź za mną, czyli przebaczyłem ci wszystko i dałem ci o wiele więcej niż straciłeś. Daję ci mojego ducha, moją łaskę, moją obecność, moją miłość, moją moc. Idź za mną. Więc widzimy, jaka liturgia właśnie pokutna. Ktoś z was by może powiedział, ja bym też tak chciał. Też bym tak chciał sobie porozmawiać z Panem Jezusem. Zjeść sobie śniadanie z Nim i potem sobie porozmawiać. I chciałbym, żeby mi powiedział, co czuje, co myśli o mnie. A ja bym mu powiedział, co ja czuję do Niego. Także ja nie widzę przeszkód. Może jutro rano wstaniesz, zrobisz sobie śniadanie i porozmawiaj z Panem Jezusem. Nie trzeba przecież iść do kościoła od razu, do kaplicy. Można pomodlić się, porozmawiać z Panem w taki sposób zwyczajny. I On naprawdę jest. I On naprawdę cię słuchać. Słucha i słuchać będzie. Więc zależy Mu na takim dialogu. Bóg nie chce, żebyśmy udawali, tylko byli wobec Niego szczerzy. I mówili też Bogu często, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Teraz proszę powstańcie. I tak jak wspomniałem, to wyznanie miłości Piotra było jednocześnie wyznaniem wiary w Pana. Dlatego wyjątkowo, naśladując ten dialog Pana z Piotrem, uczynimy podobnie. Wyznamy wiarę i miłość. Dlatego zadam pytania podobne do pytań, które Pan skierował do Piotra. I każdy z nas odpowie na pierwsze dwa pytania. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A za trzecim razem, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Pan więc, posługując się moją osobą, mówi do Ciebie. Czy kochasz mnie? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy kochasz mnie? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy kochasz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Amen. Do Pana Jezusa, który troszczy się o nas jak najczulsza matka, zanieśmy nasze prośby przez serce Maryi. Panie, wspieraj swój Kościół, aby oparty na wierze apostołów strzegł depozytu wiary. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, obdarz mądrością i światłem Ducha Świętego tych, którzy są zaangażowani w popęgowanie inicjatyw związanych z Tygodnikiem Biblijnym, aby Pismo Święte było czytane i słuchane. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, spraw, aby rodziny chętnie gromadziły się na wspólnym czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, daj, aby dzieci przystępujące w majowych dniach do pierwszej Komunii Świętej podjęły zobowiązania regularnej lektury Pisma Świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Panie, pozwól, aby nasi bliscy zmarli stali się uczestnikami niebiańskiej uczty. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, uzdolnij nas do poznania Ciebie przez lekturę Pisma Świętego i rozsiewania ziarna Twojej Ewangelii wszędzie tam, gdzie nas posyłasz. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezus Zmartwychwstały, dziękujemy Tobie, że objawiasz się nam w czasie liturgii eucharystycznej, w czasie, kiedy słuchamy Twoich słów. Dziękujemy, że przez to możemy poznać, kim jesteś i jak bardzo nas miłujesz i wysłuchujesz wszystkich naszych intencji zgodnych z wolą Ojca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Każdy spragniony i słaby dziś niech przyjdzie do źródła, w wodzie życia zanurzy się, ból i cierpienie niech odejdą w dal, w morzu Jego miłości serca uleczy dzisiaj Pan. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Duchu Święty, spragniony i słaby dziś niech przyjdzie do źródła, w wodzie życia zanurzy się, ból i cierpienie niech odejdą w dal, w morzu Jego miłości serca uleczy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę.
gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i stawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą
i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i z wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, o zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Będzie rozdzielana wzdłuż kościoła. Prosimy zrobić przejścia. Zagościła już na zawsze, Jezu.
Jezu. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. On źródłem życia. Życia jest.
Alleluja, 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 chwała i cześć, Alleluja, 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 chwała i cześć, Tobie Kur Aniołów śpiewa nową Alleluja, 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 chwała i cześć, Alleluja, 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 chwała i cześć, Tobie chór aniołów śpiewa. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty, dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu zastępów niebieskich, inne złe duchy, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, chrońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Za chwilę będzie jeszcze po mszy świętej modlitwa wstawiennicza. Po modlitwie wstawienniczej będzie można tutaj przy kaplicy, będzie siostra z naszej wspólnoty, żeby móc zapisać się do naszej wspólnoty, do pierwszego albo do drugiego kręgu wspólnoty. Po modlitwie wstawienniczej będzie adoracja. O 15 będzie koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym czasie przed koronką i później będę spowiadać, szczególnie te osoby, które zapisały się na spowiedź. Tutaj również przy bramie na górze będzie można nabyć ogień Jezusa. Jeżeli są też cegiełki na budowę domu Maryi, bo wczoraj brakło.
I też właśnie, i też jeżeli są stare egzemplarze, bo też miały być Ognia Jezusa, to też zachęcamy do nabywania. To jest miesięcznik naszej wspólnoty, który wydajemy od kilku lat. Ten tydzień, który się rozpoczyna, właśnie jest to tydzień biblijny. Dlatego też Episkopat Polski, Kościół zachęca, żeby w tym tygodniu szczególnie przeczytać sobie Ewangelię świętego Jana w ramach takiej praktyki biblijnej. Zresztą Kościół zachęca, żeby każdego dnia przeczytać sobie też Ewangelię z dnia, żeby żyć tym Słowem, żeby to Słowo było obecne w naszym życiu. Wystarczy kilka wersetów każdego dnia, a już życie jest inne, jest lepsze, jest więcej światła. Jest właśnie, jak wspomniałem już przed rozpoczęciem Eucharystii, Gabrysia z rodzicami, dlatego cieszymy się, że dzisiaj byli na Eucharystii, że Gabrysia mogła w ramach rocznicy pierwszej Komunii Świętej dzisiaj też przyjąć Pana Jezusa pod dwiema postaciami i też właśnie módlmy się za nią i właśnie za wszystkie dzieci, które przyjęły Komunię Świętą albo przygotowują się do tego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Maryjo, Matko mojego wezwania, chcę i pragnę, idąc za Twym słowem, czynić wszystko, co Jezus, Jego wolę, a wszystko minęło.